Bardzo proszę o zajmowanie miejsc pana radnego Hawranka, panią radną Maliszewską, panią radną Staszecką, nie wiem kto jeszcze jest, pana radnego Wojtowicza, panią radną Fijałkowską. Proszę o przygotowanie się, sprawdzenie obecności. Nie Wojtowicza, Woźniakiewicza, przepraszam pana. No coś mnie... Oczywiście, że nie o pana Wojtka chodziło. Proszę o przygotowanie się do sprawdzenia obecności. Bardzo proszę o udział w sprawdzeniu obecności. Szanowni Państwo, bardzo proszę o udział w sprawdzaniu obecności. Się sprawdziłaś? Ja wprowadzę. Tu będzie łatwiej wieżawista. No. Nie, dobrze jest. Czy ktoś jeszcze jest w trakcie sprawdzania obecności? Czy ktoś jeszcze jest w trakcie sprawdzania? Nie widzę. Zamykamy. Proszę listę. A jeszcze pan Hawranek, tak? Bardzo proszę. Jest Hawranek, tak? Jest. Pan Hawranek jest. Bardzo proszę o wydruk. O wydruk. Nieobecny pan Friedlinger, nieobecny pan Gilarski. Nieobecna pani Pabian. I tyle, bo 40 osób obecnych, czyli reszta jakby nie patrzeć jest obecna. Szanowni Państwo, otwieram 76. zwyczajną sesję Rady Miasta. Serdecznie witam Panie i Panów Radnych. Stwierdzam kworum uprawniające Radę do podejmowania uchwał. Serdecznie witam Pana Prezydenta, Zastępców Prezydenta. Czy mogę prosić o spokój? Pana Radnego... Marcina Szymańskiego mogę prosić, pana radnego Kosiora, pana radnego Stawowego, pana radnego, kto tam jeszcze jest, pana, nie widzę tyłem, ale Ścigalskiego, bardzo proszę o zajmowanie miejsc. Szanowni Państwo, witam w imieniu radnych i wszystkich, i własnym witam wszystkich przybyłych na obrady dzisiejszej sesji. W szczególności witam pana profesora Krzysztofa Stopkę, dyrektora Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Serdecznie witamy. Witam pana Marka Szpunara, prezesa Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. Serdecznie witamy. Oraz pana dyrektora Michała Niezabitowskiego, dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Witamy panie dyrektorze. Witamy także panią Alicję Nowak-Miller, zastępczynię dyrektora Centrum Młodzieży imienia Henryka Jordana. Witamy panią. Ale także witamy dzieci i młodzież, a tu dzieci z trzeciej klasy Szkoły Podstawowej imienia świętego Franciszka z Asyżu z Poskwitowa i z wychowawczynią panią magister Joanną Kowalską. Witamy. Proszę Państwa, zanim przejdziemy do strony organizacyjnej, będę i rozpoczniemy część roboczą naszej dzisiejszej sesji. Mamy małą uroczystość związaną z zakończeniem konkursu historycznego dla młodzieży pod tytułem Czy znasz Kraków? Konkurs odbywa się co roku pod patronatem Rady Miasta. Szanowni Państwo, czy ja mogę prosić o ciszę? Bo świnka czeka i zaraz będzie żarłoczna. Konkurs odbywa się co roku pod patronatem Rady Miasta Krakowa i jest organizowany przez Centrum Młodzieży imienia Henryka Jordana oraz Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Bardzo proszę dyrektora Muzeum Historycznego, pana Michała Niezabitowskiego, o kilka słów na temat konkursu. Bardzo prosimy, panie dyrektorze.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, dostojni goście. Proszę pozwolić, że wyrażę ogromne zadowolenie z tego powodu, że determinacją i wolą Rady jest, ażeby w tym konkursie, który jest najważniejszym konkursem wiedzy o Krakowie, ażeby w tym konkursie nagrody wręczać w tej sali w czasie sesji Rady Miasta Krakowa. Poprzez ten akt Wysoka Rada pokazuje młodzieży, która tutaj jest zbudowana, że Kraków, jego dziedzictwo to ważna sprawa. Chcę powiedzieć, że odczuwam zarówno zadumę, jak i swego rodzaju wzruszenie, dlatego, bo kiedyś także byłem laureatem tego konkursu przed wielu laty. I także kiedyś przed wielu laty do mnie dotarło to pytanie, czy znasz Kraków? Może to pytanie było tym, które otworzyło mnie na tą, a nie inną drogę zawodową. Kiedy otwieraliśmy ten konkurs tegorocznej edycji, powiedziałem młodzieży, otwierając właśnie ich zmagania, że po wielu latach pracy w Krakowie, poznawanie wiedzy o Krakowie, wiem dzisiaj, że nie znam Krakowa. Wiem dzisiaj, że obszar dziedzictwa, obszar wiedzy, która jest skupiona w tym fenomenalnym miejscu, jest tak duży, że poznać go nie sposób. Ale warto zgłębiać jego dziedzictwo i warto, ażeby w młodych ludziach otwierał się zapał, ochota, chęć szczera do tego, ażeby tą historię, której do końca poznać się nie da, poznawać. Chciałem z tego miejsca jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować Radzie za wysoki patronat nad tym konkursem i chciałbym prosić Wysoką Radę, ażeby tym młodym uczestnikom konkursu, który w tegorocznych zmaganiach zwyciężyli, dobrze się przypatrzyli, ponieważ posiedli ogromną wiedzę, wykonali ogromną pracę, która z całą pewnością wymaga uznania, wymaga docenienia. Bardzo dziękuję. Dziękuję panu dyrektorowi. Bardzo proszę panią Alicję Nowak-Miller, zastępcę dyrektora Centrum Młodzieży Jordana, imienia Jordana, o informację na temat tegorocznej edycji oraz przedstawienie laureatów. Bardzo prosimy. Dzień dobry. Szanowni Państwo, tegoroczny konkurs przebiegał pod tytułem Między ugodą a konspiracją. Kraków w latach 1794-1918 w 150. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. To jest konkurs, który trwa od września do maja i w wyniku ostatecznych eliminacji jury wyłoniło 10 uczniów, którzy uzyskali największą liczbę punktów. Ci uczniowie brali udział w finale indywidualnym 21 maja. Troje z nich uzyskało prawo do udziału w finale konkursu wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim w przyszłym roku szkolnym i są to Roxana Godyń z 8 LO, zapraszamy, jeśli jest, Izabela Parka z 5 LO i Marta Łopatka z 5 LO. Bardzo proszę pana przewodniczącego Rady i pana profesora Krzysztofa Stopkę o wręczenie nagród. Tegoroczna edycja dla szkół ponadgimnazjalnych również się odbyła i w eliminacjach międzyszkolnych wyłoniono 8 drużyn, które wzięły udział w finale konkursu.
Finał odbył się 20 maja w sali Fontanny Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Mamy 3 zwycięskie drużyny, 2 z nich z 5 LO i zapraszamy tutaj laureatów pierwszego miejsca. To jest Martę Łopatkę, Magdę Kuśmierczyk i Miłosza Smolarskiego z 5 LO wraz z ich opiekunem Józefem Jaworskim. I proszę pana przewodniczącego i pana dyrektora muzeum o wręczenie nagród. Jeszcze korzystając z możliwości bycia w tak znakomitym miejscu i tak znakomitym gronie, chciałam podziękować pani Annie Bayersdorf, która od lat 90. jest modus vivendi tego konkursu. My oczywiście będziemy jej dziękować w Centrum Młodzieży, ale myślę, że ktoś, kto przez tyle lat robił ten konkurs, przepuścił tak strasznie dużo wiedzy i dzieci, jest szczególnie dla nas ważną osobą i za to jej dziękujemy. Szanowni Państwo, teraz przechodzimy do spraw organizacyjnych. Informuję Państwa, bardzo proszę o zajęcie miejsc. Bardzo proszę o zajęcie miejsc. Pan radny Wojtowicz, pan radny Urynowicz, bardzo proszę. Bardzo proszę, pani Marta Patena. Mamy trochę wprowadzeń, mamy trochę punktów organizacyjnych. No, musimy to przejść. Informuję Państwa radnych, że stenogramy i protokoły z 70. sesji, to jest z posiedzenia z 8 i 22 maja oraz 74. sesji z posiedzenia z 22 maja są do wglądu w Kancelarii Rady pokój 201. Czy do protokołu z 72. sesji z posiedzenia z 24 kwietnia są uwagi? Jeżeli nie ma, protokół zostanie podpisany. Przypominam o obowiązku elektronicznego zgłaszania interpelacji przez tych Państwa radnych, którzy zamierzają zgłosić na dzisiejszej sesji oraz obowiązku doręczenia przewodniczącemu te swoje interpelacji na piśmie, zgodnie z odpowiednim paragrafem statutu. Informacje międzysesyjne. Szanowni Państwo, informuję, że do przewodniczącego Rady Miasta wpłynęły pisma. Pierwsze pismo, prezes Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej poinformował, że uchwałę Rady Miasta z 27 lutego 2013 roku prezes Rady Ministrów informuje, że przedłożony projekt zmiany statutu miasta Krakowa można uznać za uzgodniony. To jest kolejna sprawa uzgodnień statutowych. Po drugie, Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie w związku z wszczęciem postępowania stwierdzenia nieważności uchwały z dnia 8 maja 2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013 zawiadamia o możliwości złożenia wyjaśnień dotyczących wskazania uchwały w terminie do 18 czerwca. Rzecz dotyczy zmian w budżecie. Kolejna sprawa. Biuro Planowania Przestrzennego informuje, że wyrokiem 17 maja 2013 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził nieważność części uchwały nr 59 Rady Miasta z 24 października 2012 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Bronowice Mały Tetmajera. Orzeczenie sądu pierwszej instancji nie jest prawomocne. Wydział Geodezji przesłał odpisy inwentaryzacyjne z wyłożeń W381 i W382, które są do wglądu dla Państwa radnych w pokoju 201. Informacje dotyczące skarg. Od ostatniej informacji Rady Miasta, to jest 22 maja, wpłynęło 6 skarg. Skargi te będą przedmiotem prac Komisji Rewizyjnej Rady Miasta, która zdecyduje o sposobie dalszego procedowania. Proszę Państwa, porządek obrad. Zgodnie z paragrafem 34 ustęp 2 dla projektów, które będą dzisiaj rozpatrywane w trybie jednego czytania, wyznacza się termin zgłaszania autopoprawek do rozpoczęcia czytania, a termin zgłaszania poprawek do czasu zakończenia dyskusji.
Informuję Państwa Radnych, że na podstawie paragrafu 34 ust. 3 statutu pisemny wniosek co najmniej 1/10 ustawowego składu Rady lub Prezydenta zawierający uzasadnienie złożone najpóźniej do końca dyskusji Rada może zdecydować o rozpatrzeniu wyżej wymienionych projektów uchwał w trybie dwóch czytań. Proszę Państwa, jeśli chodzi o porządek obrad, został on ustalony przez Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa. Informuję, że w trybie artykułu 20 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym do porządku obrad zostały włączone projekty uchwał Prezydenta według druków 1298 zmiany w budżecie na rok 2013, 1300 zmiany w budżecie na rok 2013, 1293 zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego imienia Stefana Żeromskiego, 1294 zabezpieczenie środków finansowych jako wkładu własnego dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej na współfinansowanie projektu pod nazwą Sprawniejsi poprawa jakości opieki nad mieszkańcami domów opieki społecznej gminy miejskiej Kraków. Druk nr 1292 zmiana uchwały w sprawie przyjęcia mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury. 1299 zmiana uchwały Rady Miasta w sprawie zmian w budżecie na rok 2013. 1297 zmiana uchwały Rady Miasta w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Krakowa. 1291 wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 12 z pomieszczeniami przynależnymi stanowiącego własność gminy miejskiej Kraków położonego w budynku mieszkalnym przy ulicy Dwernickiej nr 2 oraz druk 1298 wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ulicy Republiki Korczakowskiej. I teraz, czy prezydent, komisja lub grupa pięciu radnych chciałaby zgłosić propozycję zmian do porządku obrad w trybie przewidzianym przez statut? W imieniu pana prezydenta nie ma. W imieniu grupy radnych pozwolę sobie jako pierwsza osoba ja złożyć. Uprzejmie państwa proszę o zgodę na wprowadzenie rozpatrzenia jako sprawy nagłej projektu uchwały w sprawie kierunków działania prezydenta w sprawie pozytywnego programu zmian krakowskiej edukacji, druk nr 1310. To jest wniosek grupy radnych 1310, kierunki działania prezydenta w sprawie edukacyjnej. W tej sprawie są stosowne podpisy i złożone. Bardzo proszę, czy ktoś jeszcze z Państwa radnych? Nie widzę. Czy w sprawach pani radna Mroczek, tak? Nie? Bardzo proszę. Nie żebym wymuszał, ale wiem, że to musi być tak złożone. Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Wysoka Rado, chciałam prosić o wprowadzenie do porządku obrad rezolucji grupy radnych w sprawie budowy zbiorników retencyjnych zapewniających bezpieczeństwo mieszkańcom Bieżanowa i osiedla Złocień. Mam nadzieję, że Państwo poprzecie ten wniosek i będę miała okazję powiedzieć, o co chodzi. Dziękuję bardzo. A jaki to jest numer, bo jeszcze... 1311R. 1311R, dobrze. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych? Nie widzę. Prezydenckie sprawy pytaliśmy, w związku z tym mamy dwa wnioski o wprowadzenie. Pierwszy dotyczy wprowadzenia projektu uchwały w sprawie kierunków działania prezydenta w sprawie pozytywnego programu zmian krakowskiej edukacji. Głos za, głos przeciw temu. Znaczy to powinno kosztować troszeczkę i pewnie będzie za chwilę kosztować w Fince, ale wrócimy, a nie pana, tylko pana Hohenauera. Proszę państwa, głos za, głos przeciw wprowadzeniu. Bardzo proszę pani Marta Patena. Jako przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa bardzo proszę państwa o poparcie tego wprowadzenia. Dziękuję. Tak, bo na razie mówię. Dziękuję, głosujemy. Kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały według druku 1310 w sprawie kierunków działania prezydenta w sprawie pozytywnego programu zmian krakowskiej edukacji? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze bierze udział w głosowaniu? Nie widzę. Zamykamy. Proszę wynik. Głosowaliśmy 34 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących, dwie osoby nie brały udziału w głosowaniu. Rada wprowadziła ten punkt. I kolejna sprawa, wniosek grupy radnych o wprowadzenie do porządku obrad rezolucji według projektu numer 1311R w sprawie budowy zbiorników retencyjnych. Głos za, głos przeciw temu wnioskowi? Nie widzę, głosujemy. Kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? Proszę o naciśnięcie stosownego guzika. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Przypomnę, rezolucja w sprawie budowy zbiorników retencyjnych. Tyle wiem. Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę. Zamykamy. Proszę wynik. 38 za,
1 przeciw, brak wstrzymujących się. Rada przyjęła, wprowadziła ten punkt do porządku obrad. Prośba o sprawdzenie. Bardzo proszę, może... Ale, no ale trudno, no już jest prośba, no to będziemy widzieli, kto się pomylił. Och, te kobiety. No ale wiecie, to każdemu się zdarza. Co ja mam powiedzieć? Dziękuję. Proszę Państwa, w ten sposób uzgodniliśmy porządek obrad.